No witam bardzo serdecznie. W końcu nadeszła pora, żeby zająć się tym Danielem, czyli gramofonem Daniel. Tutaj już zdążyłem, nie na filmie, ale zdążyłem podlutować te przewody. No, będziemy sprawdzać, czy są dobrze. No, według schematu wychodzi na to, że jest ok, nie? Igiełka czeka na wstawienie, ale zanim wstawimy, musimy, niech sobie to leży wszystko na talerzu, musimy sprawdzić przedwzmacniacz RIAA i balans tutaj, prawdopodobnie ten potencjometr. Zaraz go podłączymy i pokażę Wam, jak fajnie jest zrobiony, znaczy fajnie jest zrobiony. Zobaczcie, ten, nie wiem, czy to było do testów, ale prawdopodobnie tak. Było zrobione w ten sposób, że jest zwykła wtyk, piątka, bodajże chyba piątka, jest zwykły wtyk i można sobie go wypiąć i podłączyć wejście tutaj wzmacniacza. Do sprawdzenia, tutaj są końcówki mocy z tyłu. Do sprawdzenia gramofonu lub tutaj wyjście bezpośrednie, jak widać, mamy na inny wzmacniacz, czyli możemy sam gramofon sprawdzić oddzielnie. No i co? No i w ten sposób. Tu mamy jeszcze przełączniki, dodatkowe wejścia z boku. Ten panel już rozkręciłem. Zdjąłem, wyjąłem go z obudowy. No i dobra, zaraz bierzemy się do sprawdzania. No dobra, w najprostszy sposób, bez generatora, wybadałem. Tutaj wyłączyłem wszystkie udziwnienia, włączyłem tylko wejście TV, czyli wejście te pierwsze i dwa kanały. Czyli teraz tak, pierwsza, prawa kolumna, lewa kolumna. I lewa jest, widzę, cisza, ale za to balans lewo wycisza, jak przesunę w prawo, nie? Ale, a prawo kolumne, brak regulacji i duże wzmocnienie, czyli coś musimy mieć uszkodzone z tym regulatorem, z potencjometrem. Musi być gdzieś zwarcie na... prawdopodobnie na samym potencjometrze wewnątrz, ale niekoniecznie. Może być jeszcze coś z przedwzmacniaczem właśnie tutaj przy, już przy barwie tonu, bo jest taki efekt, że jeden kanał jest ciszy. Tutaj w ogóle jest gniazdko urwane, widzę. Też może być tego przyczyna. Tutaj będziemy musieli podlutować te gniazdka też przy okazji, bo to są, widzę, chyba z przełącznikiem, nie, bez, nie, zwykłe, to nie będzie tego przyczyna. Przez isostaty przechodzi, lewy jest ciszy, prawy głośniejszy, lecimy dalej, lewy, prawy jest głośniejszy, lewy jest cichszy, dalej jest to samo. Do następnego jedziemy dalej. Do teraz tak, stąd idzie tu, czyli idzie tu. Jeden. Tak, wyjście z przełączników jest dalej to samo, także nie jest to winą przełączników. Wchodzi dalej na płytkę, no i tutaj idzie tu. Jeden, drugi cichszy. Mogą być jeszcze kondensatory przy wejściu. Tam idzie później przewodami. Będziemy to rozbierać za chwilę. Schemat tylko znajdę i będziemy wiedzieć, jak ten balans jest skonstruowany. No i jest tak. Końcówki mocy, znalazłem oberwane przewody, ale od lewego kanału, tak jakby nie łączył. Lewy działa, prawy działa. Zaraz odpalimy generator i będziemy płytkę przedwzmacniacza prześwietlimy tą płytkę po prostu pod względem kondensatorów i zrobimy go na tip-top. I tak samo tutaj musimy odkręcić tą blachę całą i
i prześwietlić układ balansu i schemat już mam. I przedwzmacniacza tutaj korekcji, nie? Korektora. Także za momencik, generator. Szukamy końcówek, kurde, jak zwykle. No dobra, sprawdzamy po kolei. Od końcówki mocy wejścia. Prawy, lewy, ok. Jedziemy dalej. Potencjometr balansu. Czyli teraz tak, schemat jest otwarty tam na komputerze. BC149 i to jest T600 i wyjście na balans to jest T802, T801. T802 mamy na tym module. T801, 802, czyli baza lewa jest, prawa jest. Czyli teraz tak, lecimy dalej. Przed balansem to było za balansem, a przed balansem to są T604 i T602. T602 to są na tej i to są o te tranzystory. T603, T601, 602 to jest ten i T604 to jest ten. No i dobra, to będziemy teraz tak z tej strony baza. Jest. T604 siedzi tu. Baza. Jest. No i potencjometr. Sam potencjometr. Tu nie ma. Lewy jest. Prawy nie ma. Jest na środku. Ustawmy go na środek. OK. Powinno być. No i wszystko jasne. Zobaczcie. Tu przykładając generator, czekajcie, zrobię na makro, może będzie widać z takiej odległości. Zobaczcie, do końcówki teraz powinno być, powinien być sygnał. Nie ma, ale do ścieżki już jest. Tu nie ma, a do ścieżki jest. Czyli mamy tutaj, tu mamy przerwę. Głupia usterka, co? A tyle szukania. Tu brakuje kawałek ścieżki. Nie wiem, czy to widać, ale chyba widać. No, jaja, co? Ale jest, no, usterka. Czyli kawałek srebrzanki załatwi sprawę. Na razie. Mamy kawałeczek srebrzanki. Wyłączmy go. Weźmy tak trochę telefonu. Zrobimy go na TikTok, nie? Okazji kartę dźwiękową w laptopie załatwiłem, bo podłączyłem kurde wyjście pod napięcie 30, chyba 6 V, ale czego się nie robi dla sztuki, co? A miałem taką fajną dźwiękówkę. No i dobra, to mamy podnotowane, ale to jeszcze nie kwestia, to jeszcze nie wszystko. Teraz tak, tu mamy ekran odlutowany, dobrze, to teraz zróbmy, podłączmy sobie ten gramofon. Nie wiem, czy to widać, ale chyba widać. Kupa śrubek, rozkręcania pół dnia. Ale jest wskaźnik zbawny.
myślałem, że będzie trzeba coś wybierać stąd, ale na razie jeszcze sprawdzimy później sobie przepustowość tego, bo być może, że jeszcze któreś kondensatory, chociaż wątpię, bo nawet kurzu na nich nie ma, także nie wiem, czy ktoś tutaj grzebał, to wskaźniczek trzeba podlutować, podać się oberwą. No i dobra, słuchajcie, robimy w ten sposób, że to składam tymczasowo po prostu, żeby zrobić testy, czy to wszystko gra. Igłę już polutowałem, także wymienimy teraz samą igiełkę. Wkładkę polutowałem, sorry, wkładkę, nie igłę. Wstawimy nową igłę i zobaczymy, jak to zatrybi, nie? Dobra, tutaj tylko sobie przyłapię na dwie śrubki i zaraz wracam. Oj, się nie obeszłoby jeszcze tutaj z różnymi, że tak powiem, zimnymi lutami, bo jak z tego, co tutaj zacząłem sprawdzać, to mamy jeszcze tutaj kłopot z... O właśnie. Raz łączy, raz nie łączy. Tutaj wszystko łączy. Dobra, weźmy generator. Jeden kanał głośniej, drugi ciszej. Masa. Czemu sygnał z generatora nie idzie? Co tu jest? Dobra. A prawie cisza. To, co bym chciał. Ale balans już zapracował. Teraz jest lewy, raz prawy, dobra. Tak, zobaczymy, czy to równo w ogóle idzie. Gdzie jest masa? Masy. Na wskaźnikach też idzie równo. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Stop. Niech się sobie powyłącza. Wstawmy igłę, załóżmy płytę i zobaczmy, co się będzie działo. No dobra, testujemy. Bo jeszcze jest kupa zimnych lutów. Wróćmy sobie, a dobra, niech sobie od połowy zacznie. Ustawmy obroty. Tak, żeby stroboskop się zatrzymał. Znaczy ten, opuśćmy igłę. Tutaj mniej więcej już odważnik ustawiłem. Prawie cały świat. Prawy, głośniejszy jest. Mało tego nie łączy. Dobra, podnieśmy igłę. Wyłączmy. Polutujmy te wszystkie przy wejściu na nowo.
minuty, nie? Bo widzę, że strasznie to wygląda. Lewy, prawy. Masa. Ok. Jeszcze możemy to wziąć i wyczyścić przy wejściu z igły, nie? Nie ma co tutaj czyścić za bardzo acetonem, bo możemy rozpuścić te gniazdka, potrafi się rozpuszczać. Ale z kurzu możemy wygrzebać. Piny też, patrzę, poczarniały, także papierek ścierny i jedziemy. Wodny. 1500? Może być 1500. O, bateria zdycha w kamerze, także już długo nie ponagrywam, ale... ale zrobimy ten odcinek z gramofonem Daniel. No dobra. Teraz się nie pomylić i obok nie włożyć, bo napięcie pójdzie. A, jeszcze raz. Włożymy sobie wtyczkę z gramofonu. O. Ok, dobra, siedzi. Włączamy. O, się cofnął, dobra. Opuszczam. Akurat koniec piosenki trafiłem. Jest, sopran jest, na, ale cichszy jest. No dobra, regulacja głośności już tylko na RIA. I w mono. Tak samo jest cichszy. Dobra, sprawdźmy jeszcze kondensatory na lewym kanale i będziemy wszystko wiedzieć. Prawdopodobnie któryś kondensator jeszcze jest uwalony na torze audio. No, wszystkie usterki klasyczne, że pousuwał, czyli zimne luty i zimne luty, połamane tam ścieżki przy gniazdku, połamane ścieżki przy tym potencjometrze od balansu, ale jest motyw taki, że lewy mam bardzo cichy kanał, to jest na max, a prawy to wali jak jasna, wiesz, ale jest kłopot tego typu, że tak, z igły idą sygnały ok, 2. Wziąłem, zaraz oscyloskop weźmiemy i posunę. Ale idą ok, bo podmieniałem przewody lewy, prawy i tak samo się zachowuje lewy kanał. Końcówki mocy też podmieniałem przewody z lewy, z prawym i dalej mam na wyjściu przed wzmacniacza na lewym kanale mam cicho. A jak podmienię końcówki, to mam wtedy na prawym, nie? To oczywiste, cicho, nie? I kwestia jest gdzieś
teraz sprawdzenia tych elektrolitów tutaj, tu na przedwzmacniaczu i elektrolitów, tutaj są dwa elektrolity od RIAA, od przedwzmacniacza, nie? Po tym zmianie fazy, który to był, zaraz momencik, zmiana fazy górny, niskie, wysokie, a nie, to są filtry tylko, 20 dB minus, o, tutaj zamieniamy fazę. Dalej mamy to samo, prawy głośny, lewy, czy zamieniona, czy nie zamieniona faza, mamy dalej to samo, nie? Także ewidentnie lewy przedwzmacniacz, tylko teraz który? Czy od korekcji liniowy, czy gramofonowy, nie? No i trzeba wybadać dokładnie, gdzie ten sygnał ucieka, no bo tam prawdopodobnie jest tylko regulacja bodajże R509 i R508, to jest regulacja głośności. No i trzeba byłoby to sprawdzić, czy czasem gdzieś tam przy tym nie leży jeszcze, oprócz tego, że rezystor to kondensatory, nie? Dobra, ja się zabieram do roboty, no i pewnie efekt końcowy jeszcze za jakieś 2-3 godzinki, bo zanim to obadam, to już nad nim siedzę pół dnia, chyba z 4 godziny już nad nim siedzę. Ale już zagrał, no to już jest dobrze, że mamy już balans, nie? No i wyszło, że tak powiem. Uwalony został kondensator 2,2 mikro w torze korektora. Dokładnie to jest C603, kanał lewy. 2,2 mikro, może tam dala wstawimy, bo kondensatory tutaj. 2,2 mikro, może znajdę tam dalowe, a może i nie znajdę. Mam normalny. Teraz gdzie jeszcze jest. 2,2 mikro na 50 V, no to może być, bo to wstawię, podmienię go. To już dwa wymieniłem w sumie kondensatory, to już jest drugi. No i zobaczymy, no. Sprawdziłem to w ten sposób, że brałem kondensator i przykładałem po prostu do kondensatorów i zagrał w pewnym momencie po przyłożeniu. Teraz tak, plus, minus, minus w tę stronę. Dobra, odcinamy to trochę karafony musimy. Minus to plus to. Okej, siedzi. Teraz tak, tutaj to zagniemy, bo tutaj patrzę, kawałek ścieżki też brak. No tu jeszcze musimy kawałek wziąć. Odciąłem kawałek nóżki. Ten kawałek nóżki musimy tutaj połączyć ścieżkę, bo jest tragiczny stan. Gdzie ta moja srebrzanka? Tylko ona była dosyć gruba. Kurczę, wszystko ginie. Po remoncie warsztatu to tak trochę, zanim to dojdzie wszystko do tego, co było, to zawsze
Nie ma tego pod ręką, nie ma tego pod ręką, nie? Ale zaraz to zrobimy, tu połączymy to ładnie. Można byłoby się pokusić wszystkie wymienić kondensatory. Ale z drugiej strony, czy to jest aż tak? Aż taka renowacja nieprzewidziana, że tak powiem. Kurde. Jakby kupić wszystkie elektrolity tantalowe, to... Może i warty tej ceny, że tak powiem. No dobra. Testujemy. No teraz bez ekranów to. No dobra, odwróćmy to tak. Nie wiem, widać? Nie widać? Pewnie widać. Okej, coś tu widać. Albo inaczej zróbmy. Przestawmy sobie statyw niżej i bliżej. O. No jeszcze zacisk puścił. Dobra. Okej. Lecimy. I opuszczamy. No, słyszę to samo. O. Teraz ten ci krzyk. Świeci się Warszawa, świeci się i Kraków, dostaniecie tyle za pokój. Dobra, wymieniamy od razu w prawym kanale te same kondensatory. Masa się oberwała. Wszystko gra i burczy, czyli jest ok, tylko troszeczkę jeszcze od razu wymieńmy na nówkę i prawy kanał, nie? Czekajcie moment, tylko trzeba wyłączyć. Ok, podlutować trzeba wskaźnik. Masę wskaźnika. I zaraz zobaczymy, czy równo idzie. Bo jeśli równo idzie na wskaźniku, to nie jest wina kondensatora. Na pewno już swoje przeszedł, no nie powiem, że nie. Dobra, na środku balans, start. O, trzeba ekrany pozakładać, bo jest przedźwięk. Jedziemy. Zamyślany płynął. Teraz tak, filtry od razu, sprawdzamy filtry. Tak, pasowy. Wycina sopran. A tu wycina bas. Teraz mamy zawężone soprany, trzaski. Ok, minus 20 dB. Jest, działa. Kontur. Sprawdzamy. Jest. Bez konturu?
konturem. Działa. Mono. Jest mono. Jest stereo, jest. Jest płytka, też jest fajnie, stereo. To są inne wejścia. Wszystko działa. Uznaję za naprawione, tylko jeszcze poskręcać. To kolejne pół godziny, nie?